sztandar i imię to taka tożsamość szkoły. To są postacie, z którymi uczniowie mogą się identyfikować. To jest za każdym razem zbiór tego różnego rodzaju cech noblistów, cech naszych patronów, którzy są jako takim wzorem do naśladowania dla młodych ludzi. I myślę, że mimo tego, że są to, tak jak mówiliśmy tutaj, jak niejednokrotnie było podczas przemówień podkreślane, że są to zwykli ludzie, ale mimo wszystko ludzie, którzy potrafili wybić się ponad przeciętność. A są to Maria Skłodowska-Curie, Henryk Sienkiewicz, Wisława Szymborska, Władysław Reymont, Czesław Miłosz czy Lech Wałęsa. Uroczystość nadania imienia szkole rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwanie świętego Jana Chrzciciela w Trzciance, gdzie nastąpiło poświęcenie sztandaru. Następnie uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście wzięli udział w przemarszu ulicami miasta do hali sportowej przy ulicy Chopina. Akty nadania imienia szkole i sztandaru na ręce dyrektora Roberta Ziółkowskiego złożył starosta powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Tadeusz Teterus. W akademii wziął udział wielu gości, w tym fundatorów sztandaru i pamiątkowej tablicy, która zawisła na murach szkoły.